Cześć i czołem, witam wszystkich serdecznie z tej strony Kowalski. I taka informacja odnośnie właśnie tego, co dzieje się na rynku, bo jakby w różnym okresie czasu różne rzeczy się dzieją i być może dla kogoś to będzie istotne takie moje przemyślenie. Nie, bo ja zakładam, żebyśmy byli jasne miejsce, że dołek już był i zakładam to, że mamy w pewien sposób takie no, zmiany kierunku, można powiedzieć powolną, jeżeli chodzi o 2023 rok. I teraz kwestia jest tego typu, że można zauważyć już dotkliwie, już jakby potwierdza mi się to w drugiej fali wzrostów tokenów, właściwie trendu, takiego mini trendu AI, czyli kryptowalut, które mniej więcej mniej więcej w takim, można powiedzieć, takich ramach się znajdują i one nie mają nic wspólnego w tym momencie. Jeśli chodzi o wzrosty z fundamentami, tylko i wyłącznie rosną na temat tego, że taki trend, taki mini trend został podchwycony i w pewien sposób on tutaj zaczyna nam ciągnąć rynek. No i dla przykładu są to tokeny, możecie sobie dodać, to są FED, to są AGIX, co tam jeszcze jest, Ocean Protocol i jeszcze inne. Sobie możecie po prostu taki trend zobaczyć, jakie tokeny mniej więcej wchodzą, czy to starsze tokeny, czy to mniej więcej młode. No i widać tutaj, że taką dynamiczne ruchy, mniej więcej już można powiedzieć od dołków one urosły 100%, niektóre ponad 100%. No i teraz, co jest istotne, żeby zrozumieć to, żeby się nie dać złapać w pewien sposób, bo być może to się nawet przyda w przyszłości niektórym takim osobom, które będą wiedzieć, że znajdują się w tak zwanych mini trendach. No i teraz, jak sobie prześledzimy te mini trendy, to z mojej perspektywy one miały różne jakby możliwości wzrostowe. Widać, średnio wychodziło mniej więcej, że to rośnie tak 400% i jest koniec. Ale co jest dla mnie bardziej istotne, tak jak już kiedyś wspominałem, kilkakrotnie wspominałem, że istotna jest czasowość. Tutaj też warto by było się nad tym zastanowić, czy ta czasowość trwania tego mini trendu to jest od 1 do maksymalnie 3 miesięcy. Więc na to by po prostu uczulam i ludzi, którzy powiedzmy w ten trend chcą się jeszcze wpinać, wiedzieć o tym, że z tego pociągu trzeba w pewnym stopniu wysiąść. Bo tutaj ten rozwój tak dynamiczny nie będzie w danym momencie. Oczywiście może być tak zwany chwilowy hype, ale one się po prostu kończą i jakby z natury człowieka wynika, że to trwa od 1 do 2 miesięcy. W tym drugim miesiącu już są późniejsi użytkownicy i jasno trzeba sobie powiedzieć, szukajcie narracji, bądźcie taki po prostu chłodnym obserwatorem. Jeżeli macie jakąś ekspozycję akurat na ten mini trend, to po prostu patrzcie, co się dzieje, co ludzie mówią. Patrzcie, kiedy zaczynają się komentarze, czy warto jeszcze zainwestować. To są już sygnały alarmowe i poszukiwanie coraz mniejszych market cap przez użytkowników. Więc i shillowanie jakichś tam projektów. Więc uważajcie, jeżeli zacznie robić o tym głośno na YouTubie i tak dalej, to jakby tutaj sobie taką lampkę zaświećcie, że w trakcie takiego pierwszego okresu po takiej trudnej beście rozwojowego, to naprawdę to musi po prostu sobie odreagować i tutaj na to nie ma siły. Takie są doświadczenia z poprzednich mini trendów, na przykład w 2019 roku. Ci, którzy dobrze pamiętają, było takie coś jak Mimble trend. To był mini trend, który miał się skupić na anonimowości i tam właśnie te dwa coiny Green i Beam w tamtym okresie sobie dobrze dawały radę na tle całego rynku. To też było dosyć krótkie, to było miesięczne, więc po prostu uczulam. Mówię wam o tym, wy sobie to weźcie, przeanalizujcie i zobaczymy, jak to będzie. Co mamy teraz? Styczeń. Ja myślę, że luty, marzec, koniec takiej zabawy, jeżeli chodzi o akurat ten trend. Oczywiście pamiętajcie, że po takim pierwszym hypie są mocne odreagowania, a później jakby kwestia tego, co tam się wykluło z tego, co jest warte zainteresowania. W tym momencie to jest czysty i wyłącznie hype i ludzie po prostu chcą w pewien sposób rzucić swoje pieniądze, których mieli bardzo duże straty, chcą po prostu rzucić na jakiś trend, żeby minimum odrobić te 30-50% w niektórym wypadku, więc dlatego tam też tak duży kapitał przyciąga i ja to z tej perspektywy po prostu patrzę. Tyle w tym temacie. Dajcie znać, czy Wam to pomogło, czy nie pomogło, czy Kowalski ma się zamknąć. Ja życzę Wam przyjemnego dnia i myślę, że do zobaczenia. Cześć.